23 kwietnia wspominamy świętego Wojciecha, biskupa i męczennika głównego patrona Polski. Wojciech urodził się około 956 roku w możnej rodzinie sławnikowiców, w czeskich Lubicach. Jego ojciec sławnik był głową tego rodu, spokrewnionego z dynastią Saską, panującą wówczas w Niemczech. Matka Wojciecha, Strzeżysława, również pochodziła ze znakomitej rodziny, być może z przemyślidów, którzy rządzili wówczas państwem czeskim. Wojciech był przedostatnim z siedmiu ich synów. Wedle pierwotnych planów ojca Wojciech miał zostać rycerzem. Ostatecznie o jego przeznaczeniu do stanu duchownego, według biografów, zdecydowała choroba. Rodzice złożyli bowiem ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie oddany Bogu na służbę. W roku 968 papież Jan XIII, dzięki inicjatywie cesarza Ottona I, ustanowił w Magdeburgu Metropolię jako biskupstwo misyjne dla nawrócenia zachodnich Słowian. Pierwszym arcybiskupem tego miasta został święty Ad Albert, który poprzednio był opatem benedyktyńskim w Alzacji. Pod jego opiekę Wojciech został wysłany jako szesnastoletni młodzieniec w roku 972. Na dworze metropolity kształtował się w szkole katedralnej, pod czujnym okiem znanego uczonego Otryka. Tu także przygotowywał się przez prawie 10 lat do swoich przyszłych duchownych obowiązków. Z wdzięczności dla metropolity przybrał sobie jego imię i jako Adalbert figuruje we wszystkich późniejszych dokumentach. Pod tym imieniem jest znany i czczony w Europie. Po śmierci metropolity Adalberta, 25-letni Wojciech wrócił do Pragi. Zastał tam pierwszego biskupa łacińskiego Pragi i Czech, Dytmara, który od roku 973 rządził diecezją. Był Niemcem i sufraganem metropolity Moguncji. Wojciech był już wtedy subdiakonem. W Pradze przyjął pozostałe święcenia. W styczniu roku 982 biskup Dytmar zmarł. Wojciech był świadkiem jego śmierci i kajania się, że był pasterzem złym. Chociaż kronikarze piszą, że był pobożny i gorliwy. Zjazd w Lewym Hradcu pod przewodnictwem księcia Bolesława wytypował na następcę Dytmara Wojciecha. Nominację jednak musiał zatwierdzić cesarz. Wybór ten zatwierdził dopiero w roku 983. W tym samym roku, dnia 29 czerwca, odbyła się także konsekracja Wojciecha na biskupa, której dokonał Metropolita Moguncji święty Wiligis. Tak więc Wojciech był pierwszym biskupem narodowości czeskiej. Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy Pragi boso. Miał wtedy zaledwie 27 lat. Jego hagiografowie są zgodni, że jego dobra biskupie nie były zbyt wielkie. Przeznaczał je na utrzymanie budynków i sprzętu kościelnego, na potrzeby kleru katedralnego i diecezjalnego, na potrzeby własne, które były w tych wydatkach najmniejsze i na ubogich. Zaopatrywał ich potrzeby i sam ich odwiedzał. Słuchał pilnie ich skarg i potrzeb, odwiedzał więzienia, a przede wszystkim targi niewolników. Praga leżała na szlaku ze wschodu na zachód. Handlem ludźmi zajmowali się Żydzi, dostarczając krajom mahometańskim niewolników. Biograf pisze, że Wojciech miał mieć pewnej nocy sen, w którym usłyszał skargę Chrystusa. Oto ja jestem znów sprzedawany, a ty śpisz? Sytuacja kościoła w Czechach w owym czasie nie była łatwa. Był on uzależniony od kaprysów możnych i władcy. Niemniejsze kłopoty miał Wojciech z duchownymi. Wprowadzenie zasady życia wspólnego szło opornie wśród duchowieństwa katedralnego. Możnych zraził sobie Wojciech poprzez zakaz wielożeństwa, gromieniem za wiarołomność oraz za związki małżeńskie z krewnymi. Nie liczono się ze świętami, łamano posty. Kiedy Wojciech zobaczył, że jego napomnienia są daremne, a złe obyczaje dalej się szerzą, po pięciu latach rządów postanowił opuścić swoją stolicę. Najpierw udał się do Moguncji, po poradę do Metropolity Wigilisa. Następnie skierował swoje kroki za jego zgodą do Rzymu, aby u papieża szukać rady i prosić o zwolnienie z obowiązków. Od cesarzowej Konstantynopola Wojciech otrzymał znaczny zasiłek w srebrze, by po zrzeczeniu się biskupstwa mieć środki na swoje utrzymanie. Wojciech rozdał jednak srebro między ubogich, a orszak biskupi odprawił do Czech. Papież Jan XV przyjął z miłością udręczonego biskupa Pragi. Nie zwolnił go wprawdzie z obowiązków, ale pozwolił mu na pewien czas oddalić się od nich. Wojciech postanowił więc udać się pieszo ze swoim bratem, Radzimem, do Ziemi Świętej jako pielgrzym. Kiedy po drodze znalazł się na Monte Cassino, tamtejsi mnisi chcieli go zatrzymać u siebie, aby wyświęcił ich kościół i mnichów na kapłanów. Byli bowiem wtedy w zatargu z miejscowym biskupem. Wojciech jednak nie zgodził się na to. W trakcie dalszej podróży spotkał się ze słynnym mnichem bazyliańskim, świętym Nilem ten poradził mu aby wstąpił do benedyktynów w Rzymie tak też święty Wojciech uczynił wraz ze swoim bratem błogosławionym Radzimem wielką sobotę w roku 990 Wojciech złożył profesję zakonną jego żywot podaje że z wielką pokorą wypełniał wszystkie obowiązki zakonne jakby od dawna był jednym z mnichów w tym czasie w rządach diecezją praską zastępował go biskup Falkolt który jednak zmarł w roku 992 Czesi udali się wtedy do metropolity Moguncji, aby ten zmusił Wojciecha do powrotu. Po trzech i pół roku Wojciech opuścił klasztor, zabrał ze sobą kilkunastu zakonników z opactwa i założył nowy klasztor w Brzewnowie pod Pragą. Potem zabrał się do budowy kościołów tam, gdzie były osady ludzkie. Dotąd bowiem kościoły były w zasadzie jedynie przy grodach możnych panów. Wojciech wysłał także misjonarzy na Węgry. Sam też tam się udał. Stąd powstała opowieść, że udzielił on chrztu świętemu Stefanowi, przyszłemu władcy Węgier. Te obiecujące poczynania zakończyły się jednak niebawem zupełną klęską. Zaważył na tym bezpośrednio następujący wypadek: Na dworze książęcym w Pradze pochwycono na cudzołóstwie kobietę z możnego rodu, werszowców. Urażony śmiertelnie mąż, zamierzał ją zabić. Ta jednak szukała schronienia u Wojciecha. Biskup udzielił jej azylu w klasztorze Benedyktynek. Siepacze jednak nie uszanowali tego świętego miejsca. Pochwycili ową kobietę i zamordowali ją na miejscu. Wojciech rzucił na nich klątwę. W akcie zemsty werszowcowie napadli na rodzinny gród Wojciecha. Gród spalono, ludność natomiast zapędzono w niewolę. Wymordowano także czterech braci Wojciecha wraz z ich żonami i dziećmi. Wojciech z obawy przed utratą własnego życia opuszcza Czechy i udaje się do Rzymu. W maju 996 roku odbył się w Rzymie synod, na którym metropolita Moguncji oskarżył Wojciecha, że ten bezprawnie opuścił swoją stolicę. Synod nakazał Wojciechowi pod groźbą klątwy powrót. Wojciech udał się więc do Moguncji, czekając na decyzję cesarza. Kiedy zaś okazało się, że powrót św. Wojciecha do Czech nie jest możliwy, biskup udał się do Polski z postanowieniem oddania się pracy misyjnej wśród Pogan. Było to późną jesienią 996 roku. Odtąd trzeci wyraził na to zgodę, gdy Czesi przysłali Wojciechowi ostateczną odpowiedź, że nie godzą się na jego powrót. Bolesław Robry bardzo ucieszył się na wiadomość, że do Polski ma przybyć biskup Wojciech. Słyszał o nim wiele od jego rodzonego brata sobie Bora. Król chciał zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród pogan, powstała myśl nawrócenia wieletów na zachodzie. Ostatecznie jednak urządzono wyprawę misyjną do Prus, Bolesław Robry dał Wojciechowi do osłony 30 wojów. Biskupowi towarzyszył tylko jego brat, błogosławiony Radzim, i subdiakon, Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. Działo się to wczesną wiosną 997 roku. Wojciechowi przypisuje się ufundowanie pierwszych klasztorów benedyktyńskich na ziemiach polskich, w Międzyrzeczu, Trzemesznie i Włęczycy. Wisłą udał się Wojciech do Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił Ewangelię tamtejszym Pomorzanom. Stąd udał się w dalszą drogę. Aby nie dawać swojej misji charakteru wyprawy wojennej, wojciech oddalił żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył misjonarzy i zaczął im złożeczeć. Jeden z pogan uderzył biskupa wiosłem w potylice. Kiedy Wojciech zorientował się, że Prusy nie chcą nawrócenia, postanowił zakończyć misję powrotem do Polski. Prusowie poszli za nim. 23 kwietnia 1997 roku w piątek o świcie zbrojny tłum Prusów otoczył trzech misjonarzy. Ledwie skończyło się odprawianie przez biskupa Wojciecha mszy świętej, rzucono się na nich i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha, ubranego jeszcze w szaty liturgiczne i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios, potem sześć włóczni przebiło mu ciało, odcięto mu głowę i wbito ją na żerć. W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat. Po pewnym czasie wypuszczono na wolność błogosławionego Radzima i diakona Benedykta ze skierowaną do króla Polski propozycją oddania ciała świętego Wojciecha za odpowiednim okupem. Król Polski uroczyście sprowadził ciało do gniezna. Cesarz Otto III na wiadomość o śmierci męczeńskiej przyjaciela natychmiast zawiadomił o niej papieża z prośbą o kanonizację. Była to pierwsza w dziejach kościoła kanonizacja ogłoszona przez papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi. Dokonał tego papież Sylwester II jeszcze przed rokiem 999. Na dzień jego liturgicznego wspomnienia papież wyznaczył dzień jego narodzin dla nieba, czyli 23 kwietnia. Wtedy też zapadła decyzja utworzenia w Polsce nowej, niezależnej metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony święty Wojciech. W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę do grąbu Świętego Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy, podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym, została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej decyzjami w Krakowie, koło brzegu i Wrocławiu. Święty Wojciech stał się patronem kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski: obok Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski i Świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Ku czci Świętego Wojciecha zostały wykonane słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 płaskorzeźbach wykonanych w brązie są przedstawione sceny z życia Świętego Wojciecha. Święty Bruno Bonifacy z Kwerfurtu napisał około roku 1004 zachowany do dziś żywot Świętego Wojciecha. W ikonografii Święty Wojciech występuje w stroju biskupim, w paliuszu i z pastorałem. Jego atrybutem jest także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął. Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia, przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha Biskupa. Spraw prosimy, aby Ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, stawiał się za nami w niebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.